Hej, ja jestem Sarcza, wy oglądacie 81. odcinek serii Zagrajmy w LEGO Marvel Super Heroes 2 na 100%. Dzisiaj udaliśmy się do Imperium Hydry. Otworzymy sobie tutaj dostęp teraz do różnych aktywności, jakie mamy na tym terenie. Całkiem sporo tego w porównaniu do ostatnich regionów, przynajmniej takie to sprawia wrażenie. 14 na 18, jeśli chodzi o punkt mapy, co nam pokazuje, ile jeszcze ogólnie zostało. W każdym razie zajmiemy się jakąś najbliższą aktywnością. Jest tutaj misja Gwenpool, którą oczywiście już jakiś czas temu wykonałem. Wszystkie misje Gwenpool są już zaliczone na 100%. To co? Myślę, że możemy sobie zacząć od mocnego uderzenia, czyli od misji pobocznej. Zawsze jest to coś bardziej rozbudowanego. Więc zobaczymy, o co będzie chodziło tym razem. Gdzie ona jest? A może to on? Powinnam była to sprawdzić. A więc Madame Hydra. Nie wpadła ci gdzieś tu w oczy osoba wyglądająca jak wąż, co? Tego wzrostu, średniej budowy, twarz jak u węża. Miała się ze mną tu spotkać godzinę temu, żeby... No... Nie musisz wiedzieć po co. Poważnie. Czemu tak ciężko znaleźć teraz wężowatego partnera do zbrodni? Jeśli się natkniesz na tę osobę, czy możesz ją tu podesłać? I powiedz jej, że ostatni gość, który zmusił Madame Hydrę do czekania, rozpoczął niedawno nową karierę jako dymiący krater. Pytanie, czy będziemy musieli rzeczywiście tej osoby poszukać, czy wystarczyłoby ewentualnie stworzyć taką postać? Dobrze. Według strony internetowej, na której ją znalazłam, powinna wyglądać jakoś tak. Przyślij ją do mnie, w razie czego. Tak myślałem. Jedno wiem na pewno. Ostatni raz użyłam tej strony do zatrudnienia pomocnika. Tak myślałem, że może chodzić o stworzenie nowej postaci, bo już podobne zadania mieliśmy wcześniej. Nie pozostaje zatem nic innego, jak tylko powrócić do posiadłości Avengersów i tutaj... Rzeczywiście odpowiednią postać sobie stworzymy. Wiemy doskonale, gdzie to pomieszczenie się znajduje. Zresztą gra mnie prowadzi zawsze. No i zacznijmy. Powinno mnie nakierować na odpowiednie elementy. A więc zmieniamy wygląd, hełmy. I które to będzie? Gdzieś na górze najwyraźniej. Może jednak gdzieś pominąłem? A na dole jednak, dobra. Mamy węża. I do tego jeszcze korpus. Pewnie też niżej. Oczywiście, że tak. To powinno wystarczyć. Proszę bardzo. Czy ja już z tego miejsca mógłbym się przenieść szybko podróżą? Wydaje mi się, że tak. Gdzie jest Imperium Hydry? Tutaj. Szybka podróż. I lecimy. Wszyscy obywatele dość... To nie ciebie szukam. Szczerze mówiąc, jak trudne może być znalezienie kogoś z taką wężową głową i ciałem, jakich szukam? Proszę bardzo. A, w końcu tu jesteś, wężogębo. Najwyższy czas. Teraz możemy nareszcie rozpocząć naszą misję. Tędy. Jak pisałam w mailu, sporo z węży oficjalnych maskotek Hydry zostało porwanych przez egipskie mumie. Pewnie mają stać się elementami pułapek w ich głupich grobowcach. Musimy wyzwolić te węże. Cokolwiek powiesz. Chyba wiedzieli, że się tu zjawimy. Pomóż mi się nimi zająć. Szybko! Nie ma problemu. Możemy tą nową postacią od razu zawalczyć. Obecne zagrożenie. Dobra. Nieźle. Trzymaj tak dalej, a na pewno zostawię ci dobrą recenzję na stronie. Nie jest to dla mnie istotne, naprawdę. Ale jeśli to ci poprawi humor, to czemu nie? Gdzie są kolejni przeciwnicy? Jak ważne w ogóle jest dla ciebie imię Wężogęba? Bo jest odrobinę... albo nieważne. Nic nie mówiłam, zapomnij.
wybacz, że marudzę, ale tak, właśnie tak. Czas dać... O nie! Kolejni wąż na perzy. Rozprawmy się z nimi. Nie ma problemu. Przynajmniej mamy okazję wrócić sobie jeszcze do Egiptu, chociaż już też tą lokację na 100% kończyliśmy. Ale to nie oznacza, że inne questy nie mogą nas tutaj poprowadzić z czasem, prawda? Piękno rzeczy nie leży w trwałości. Vision nam tutaj ładnie też pomaga swoimi atakami dystansowymi. To na razie wszyscy. Wciąż ani śladu tych porwanych węży. Musimy szukać dalej. Wydaje mi się, że w tym grobowcu trwają jakieś muzyczne zmagania. Będę się trzymał z... Czy to gdzieś tutaj? No, to wygląda obiecująco. Wiesz, jak mówią, im potężniejszy wróg, tym większa szansa, że są za nim węże. Tam, skąd pochodzę, wszyscy to wciąż powtarzają. No nie wątpię. Naprawdę twarda z ciebie sztuka, co? Jeśli patrzeć na filmowe uniwersum Marvela, to motyw Hydry się często pojawiał w Kapitanie Ameryce. Choć nie tylko oczywiście, bo również chociażby w Avengersach. Nie widzę nigdzie tych węży, ale je słyszę. Muszą być tu gdzieś niedaleko. Czyli pewnie muszę wykopać co nieco. Zobaczymy. Czarna Pantera powraca. Go! Nasi porwani wężowi przyjaciele. Musimy ich szybko uwolnić. Wciąż jeszcze słyszę węże. Proszę bardzo. Wężowy zmysł szaleje. Wciąż są tu gdzieś uwięzione węże. Może zrobimy z nich logo Hydry, co? Misja ukończona, Wężo Gębo. Powrót naszych węży maskotek bardzo wzmocni morale w Hydrze. Możliwe nawet, że dam swojej drużynie wolny wieczór, żeby mogła poświętować. Ten atak na Nueva York może zawsze poczekać do jutra. Udało ci się udowodnić, że możesz walczyć ze mną ramię w nieramię, Wężo Gębo. Bardzo ci dziękuję. Jeśli będę mogła ci się odwdzięczyć, znajdź mnie na forum internetowym. Obiekt ogromnej wartości. Muszę dobrze o niego zadbać. A mi się jednak wydaje, że na forum internetowym nie będziemy musieli Madam Hydry wcale szukać. Możemy ją od razu sobie odblokować. Proszę bardzo. I podejrzewam... O, proszę bardzo. Odporności różne, teleportacje ma. No właśnie. Osierocona za młodu Ofelia została zrekrutowana do szeregów Hydry, gdzie przyjęła początkowo pseudonim Viper. Po zdobyciu zwierzchnictwa nad nowojorskimi poczynaniami organizacji wybrała jednak miano Madam Hydry, stając się regularną przeciwniczką Kapitana Ameryki i Tarczy. No właśnie. Wspominałem o kapitanie. Bierzemy ją sobie. Ciekawe. Mogliśmy jej teraz pomagać, a w tym momencie ona sama może do nas dołączyć. Interesujące, co? W każdym razie wracamy do Imperium Hydry. Zajmiemy się teraz kolejnymi rzeczami. Tutaj niedaleko widzę wyścig. O! Tam był gród do... wykupienia, to znaczy do odblokowania właściwie, pewnie za ukończenie tego wyścigu. Tutaj mamy kolejną odmianę Spidermana, tym razem Superior Spiderman. Otto Octavius wykorzystał jednego ze swoich Octobotów do przeniesienia własnej świadomości do ciała Spidermana, swego Nemesis. Proszę bardzo, komiksowy debiut jako Doktor Octopus. To jest ciekawostka. Tak to wygląda. Rzeczywiście... małe skrzyżowanie Doktora Octopusa, Spidermana. Słuchaj, ty aby na pewno masz prawo tak u nas hasać? Pewnie, że tak. A co, jakiś problem jest? Nie przesadzajmy. Co to będzie za wyścig? A, potrzebujemy taksówki. Wymaga samochodu.
obojętnie którego. Akurat jest taksówka. O nie, nie chciałem tego łapać. No to pięknie po prostu. Na szczęście jedzie kolejna taksówka. A, bo nie mogę tym Spider-Manem wsiadać, no tak. Nie przechodził po pasach. No to zaczynamy. 2,5 minuty, czyli całkiem długi wyścig. Patrzcie, aż 55 punktów kontrolnych. No i muszę uważać, bo tutaj widzę, że są różne przeszkody, na które można się natknąć i zatrzymać. A wiemy, jak to często potrafi być denerwujące, kiedy się zaklinujemy. O Jezu, no nie. Kiedy się zaklinujemy i kiedy nie można w ogóle ruszyć. Teraz też, kurczę, było już blisko, żeby to zepsuć. Pamiętajmy, mamy oczywiście licznik z prawej strony, ten górny, ale jest również ten licznik sekundowy, który określa, ile mamy sekund na dojechanie do kolejnego punktu kontrolnego. Jeśli ten właśnie mniejszy licznik niżej zejdzie do zera, no to wtedy też cały wyścig nam się anuluje. Mimo, że później byśmy na przykład sobie mogli nadrobić ten czas. Tak więc tutaj nie ma absolutnie ani chwili do stracenia. W każdym razie mniej więcej połowa trasy za mną, a mam poniżej połowy wymaganego czasu, więc na razie tempo jest naprawdę odpowiednie. I skoro jest to wyścig tak długi, to mamy też szansę przejechać sobie przez różne regiony. Tym razem dostajemy się do Nueva Jorku. A taka jest prawda, że te wyścigi to jest właściwie jedyna taka większa okazja w tej grze, żeby sobie pojeździć akurat po tych terenach. Kurde. Znowu bym to ominął, ale spokojnie. Udało się, jeszcze 15 punktów kontrolnych, teraz już 14. No zobaczymy. Jeśli nie zrobię głupiego błędu i na przykład nie wypadnę tu gdzieś z trasy, to powinno być w porządku. Na szczęście jest całkiem szeroko, więc nawet jak omijamy jakieś inne samochody, to nie jest na tyle wąsko, żeby na przykład gdzieś się właśnie zaklinować, co jest tak irytujące w niektórych przypadkach. Ale tutaj nawet te drogi są całkiem puste, więc tym bardziej możemy sobie łatwo poradzić. No proszę, jest rzeczywiście inna odmiana Groota. Od razu sobie wykupimy w takim razie. Na początek jeszcze przeczytajmy. Przemierzanie szybów. Małego Groota porwała zbuntowana załoga pod dowództwem Taserface'a. Został przez nich adoptowany. Tak oto nasz malutki Groot wygląda. No nie ma on tutaj oczywiście za wielu umiejętności, tylko ta jedna. Ale ciekawy atak nawet. Też można było sobie zobaczyć. W każdym razie przeniosę się znowu do Imperium Hydry. Po tej stronie. I gdzie teraz? Na górze jest też jakiś wyścig. Czyli tym razem postać latająca by się zdecydowanie przydała. Od razu myślę, że sobie to rozegram w takim razie. Możemy sobie wybrać nawet Iron Mana, czy dowolną inną latającą postać. A tutaj gdzieś będziemy mieli miejsce startu najwyraźniej, tylko gdzie konkretnie? Pokazuje mi jeszcze wyżej, ale czy to nie jest przypadkiem wyścig wchodzący w skład kolejnej lokalizacji? Patrzcie, to dziwne trochę. No ale najwyraźniej musi to być też Imperium Hydry. Interesujące, że to tutaj się zaczyna. Ale widzicie sami, gdyby to chodziło o coś innego, to bym nie widział tutaj tego znacznika. W takim razie zaczniemy. Tym razem trochę krócej, bo minuta 20. Spróbujmy przyspieszyć. Mam nadzieję, że nie pominę kolejnych punktów kontrolnych. 19 w sumie. Muszę przelecieć. Powinno się udać, zwłaszcza że jest tutaj sporo wolnego miejsca. Wszelkie manewry są dość łatwe do opanowania. Tym razem mam nadzieję, że nie odlecę za daleko z tej lokalizacji. Z
całego regionu Imperium Hydry. Chociaż wygląda na to, że jednak zmierzam w stronę Manhattanu. Tak w ogóle ostatnio sobie podsumowywałem i okazało się, że Manhattan był chyba najbardziej rozbudowanym regionem. Nie tak to robią zawodowcy. Znaczy... Zielonego Goblina odblokowałem w końcu jego standardową wersję, a nie tą z 2099 roku. Więc też bym chciał go teraz odblokować. Proszę bardzo. To jest już przynajmniej bliższe temu, co najczęściej możemy znać z komiksów czy filmów. Myślę, że jednak to uniwersum z przeszłości nie jest tak popularne jak to klasyczne. Czy na przykład Amazing Spider-Man. No i mamy naszego zielonego goblina. On ma właśnie tą fajną animację latania. To mi się podoba. No ale akurat tak się składa, że Manhattan jest na tyle blisko, że możemy sobie spokojnie tutaj podlecieć akurat do Imperium Hydry i zbudować jakiś pomnik złotego klocka. Zaraz obok jest Stan Lee chyba do uratowania. Za momencik się tym zajmiemy. Na razie wykorzystajmy tutaj te zdobyte złote klocki. Gość przejechał przez miasto Sfinksem. To też chyba wykroczenie, no nie? No chciałbym to zobaczyć, jak faktycznie przejechał przez miasto Sfinksem. Czemu ja tego nie widziałem? Czekajcie, gdzie był ten Stan Lee? A nie, bo on był tutaj trochę dalej. A tu jest zagadka. Dobra, Stana Lee jeszcze uratujemy. A na razie inna rzecz do zrobienia. Trzeba to będzie jakoś otworzyć. Pewnie tutaj jest jakieś zasilanie. Czekajcie, może coś w środku. Ewidentnie widać tam... Zdaje się, że ten generator. Dobra. Czasami tak myślę, czy nie przesadziłam z tymi wszystkimi. Ale jak to opowiadał mój dziadek, jak już jesteś w Ameryce, to bądź patriotką, bo cię wsadzę do armaty i wystrzelę do Arkansas. Czasem warto przystanąć i posłuchać tych tekstów poszczególnych postaci. Dobra, wezmę sobie Thora. Jestem Thor, syn Odyna i przyszły władca Asgardu. Na początek zniszczyć trochę tych rupieci i teraz naładujemy. Powinno to chyba mi odblokować od razu dostęp do złotego klocka, co? Dokładnie tak. A, cóż to? Może nadzwyczajnej wagi pradawny... Kolejna zagadka czeka niedaleko, tyle tylko, że tym razem na dachu. Więc spróbujemy tam wlecieć. Zobaczymy, o co chodzi w tym przypadku. Ech, czy do tych lądowisk nie powinni dodawać instrukcji? Jak się włącza te światełka? Tutaj coś muszę chyba zrobić. Patrzcie, że się świeci. Ej, nie pomagasz! O, więc to tam trzymają części zapasowe? Tu Kraken 12 do Hydrapad 24601. Gdzie masz światła? Odbiór. Okej, może po drugiej stronie też się uda. Tu Kraken 12 do Hydrapadu 24601. Uniemożliwiasz zaplanowane lądowanie, co podlega karze minimum 94 lat więzienia. Lepiej się pośpiesz. Odbiór. Tu jest więcej rzeczy do zrobienia. Może w ten sposób światła włączymy. Pomożesz mi? Dziękuję! Wynagrodzę ci to, jak ten helikopter już wyląduje! Udało się? A, to jeszcze po drugiej stronie też. Tylko, że tutaj wygląda to trochę inaczej. Ale szybko przewróciliśmy wszystko do porządku. Czyli też włączymy z tej strony zasilanie bez żadnego problemu. To powinno chyba już wystarczyć. E,
Drapat 2, coś tam, do Krakena 12. Światła są włączone i możesz bezpiecznie lądować. Odbiór! Nie, Hydrapad 24601. Wszystkie hydrapady muszą mieć kształt oficjalnej pieczęci Konfederacji Stanów Hydry. Naprawcie to natychmiast. Odbiór! Ja już się za to zabieram. Odbiór! Dowództwo nakazało nam wesprzeć was w tej sprawie. Odbiór! Poważnie? Dziękuję bardzo. Odbiór! To miało nam pomóc? A więc musi wyglądać jak logo Hydry. Raczej nie muszę ci przypominać jego kształtu. Teraz to ono jest w zasadzie wszędzie. Frapuje mnie ten dziwny obiekt. No nie, absolutnie nie musisz mi przypominać kształtu. Nie rozumiem. Wczoraj tu lądowali bez problemu. Zasady nie mogły się chyba zmienić przez jedną noc, prawda? Nie, Hydrapad 24601. Wszystko tak wygląda od czasu rozpoczęcia wojny z literą H w kółku. Odbiór. O, tak. Spróbujemy z tego zrobić logo Hydry. Nie powinien być problem, bo automatycznie właściwie mogę dopasować te części. Ale chyba brakuje jeszcze kilku. Patrzcie. Gdzie są kolejne? Tego już nie dostanę. A tutaj, patrzcie. Tak sprytnie ukryte. A, proszę, jest i czaszka. Dobra. Teraz jeszcze ją usadowić i to będzie tyle. Kraken 12 podchodzi do lądowania. W końcu się udało. Hej! Nie masz uprawnień, żeby tu być! No tak. O nie! To już drugi raz w tym tygodniu, jak mi się to przytrafia. Żołnierze wsparcia na stanowiska! Co innego mogli zrobić, jak nas tylko nie zaatakować, co? No cóż, właściwie to chyba wylądowali bezpiecznie. I dzięki tobie udało mi się ogarnąć to lądowisko, więc chyba to wygraliśmy, co? Cieszę się, że jesteś przyjaźnie nastawiony. Dziękuję ci za złoty klocek. O, idealny podarek dla satana. Heil Hydra! Życzę miłego dnia. Dobra, spadamy, opuszczamy to miejsce i ruszamy od razu na pomoc do Stanali. Chociaż nie, jeszcze tutaj coś jest. Po tej stronie, zdaje się. Niezła była ta podniebna walka, nie? Okej, jakoś tam się można dostać. Zwróćcie uwagę, że jest wejście. Tylko pytanie, z której strony? Podejrzewam, że mogłoby być albo od góry, albo tutaj z boku. No cóż, nie wiem jak ja wcześniej tego nie zauważyłem. Może akurat nie patrzyłem z tej strony, ale tutaj mamy takie wejście ukryte, o właśnie, po tej stronie. Tylko trzeba jeszcze zniszczyć co nieco. I jest faktycznie wejście, więc dostańmy się tam. Dobra. Tutaj pewnie trzeba coś się zdziałać. A, potrzebujemy innej postaci. Akurat tak się składa, że na przykład Zielony Goblin jest tutaj wymagany, chociaż nie tylko oczywiście on. No nie, serio? Czyli trzeba będzie z tego coś ułożyć, znaczy coś. Ten złoty klocek znowu tak jakby odbudować. Ale nie było to trudne, jak widać. Udało się od razu. I dzięki temu dostaniemy nagrodę. Proszę bardzo. Zabieramy to w takim razie. I możemy ruszać dalej. Tym razem już naprawdę do Stana Lee. Tylko pozwolę sobie jeszcze jedną postać odblokować. Taskmaster tym razem.
Co ty tutaj potrafisz? Masz oczywiście tarczę, więc różne umiejętności z tym związane, ale nie tylko. I tutaj dokładne informacje. Proszę bardzo. Gdzie jest ten Stan Lee? Tutaj akurat niedaleko go mieliśmy, proszę bardzo. Przelećmy na razie zielonym goblinem i zobaczmy, jak wygląda sytuacja. Tutaj coś mogę zrobić. Jak już jesteś w Ameryce, to bądź patriotką, bo cię wsadzę do armaty i wystrzelę do Arkansas. Tam widziałem na dole, stanęli rzeczywiście. Czy to mu coś pomogło? Czekajcie, zobaczmy, jak to wygląda. Czemu Avengersi się uczepili? Niech mi ktoś pomoże! Okej, okay, pomogło o tyle, że tutaj teraz mogę podejść. Niezła była ta podniebna walka, nie? I niu, ziniu, pio, 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 pio. O rany, spadam! Rau, psz, psz. Tak ogólnie rzecz biorąc. No dobra, było to łatwiejsze niż myślałem. Gdzie ty teraz dopłyniesz na tej tratwie? Mógłbyś się tutaj zatrzymać. Na szczęście tak zrobisz. O, dziękuję, prawdziwy wyznawco. No dobra, udało się zatem. Zobaczmy jeszcze raz na mapkę, ile tutaj tego jeszcze mamy. W ogóle sporo jest zablokowanych jakichś aktywności, ale podejrzewam, że one się dopiero odblokują w momencie, jak zajmiemy się zadaniem pobocznym. Tyle tylko, że zostawimy to sobie na następny materiał, a na razie jeszcze jedna zagadka po tej stronie. Zobaczymy, co to będzie. Tylko, że nie na dachu, a jakoś tutaj niżej jednak. A proszę. Jak się tam dostaniemy? No bo rozumiem, że teraz żadnym krzykiem nic nie zdziałam chyba. Nie, ty tak nie potrafisz, bo tutaj mi pokazywało. A, na górze coś mamy, dobra. A, to on tak to potrafi zniszczyć. Dlatego był jego wizerunek. No ale tak nie damy rady? Chciałbym to już właśnie zniszczyć do końca. A właśnie. Mamy miejsce dla kapitana Ameryki. W takim razie weźmy panią kapitan. I teraz co? Po prostu rzucamy? Dokładnie tak. Jeszcze złote klocki do zniszczenia. Systemy, aktywacja. Okej, to pokażmy, co potrafimy. No i jest, udało się. Kolejny złoty klocek na naszym koncie. Ale czemu Avengersi się uczepili Kanga? Czy oni są jacyś uczuleni na silne formy władzy? Ty się ciesz, że Avengersi się uczepili Kanga i że go ostatecznie pokonali. Bo inaczej by słabo było z wami, delikatnie mówiąc. No ale patrzcie. Rzeczywiście wygląda sytuacja tak, że sporo tych aktywności jest poblokowanych, ale liczę na to, że w momencie, jak się zabierzemy za misję dodatkową tutaj, to wtedy te pozostałe rzeczy, pewnie jakieś zagadki, może wyścigi, się jeszcze nam pojawią do dyspozycji. W tym materiale to by było jednak na tyle. Zostawcie kciuka w górę, jeśli odcinek wam się podobał i do usłyszenia kolejnym razem. Cześć!